To jest właśnie mój ulubiony Wilczuś 4871, który niestety skończył w takim oto stanie. Jak byłem w czerwcu, to był jeszcze w gorszym stanie, bowiem tamta część była normalnie już zaldzewiała. Jak widać, przeszedł małą naprawę. A teraz sobie wejdziemy do środka. Siedzenia z Mastera. O Jezu, ale jak śmiedzi w nim już. O, gazowiec pojechał. Nie, no nie ukrywam, że śmiedzi w nim już. No. Dobra, wsiadamy. Zablokowane. Niby otwarte, ale zablokowane. O, to nawet tu nie ma usipu. Oh my god. Pełno śladów po nim. Tutaj nawet tną metabłowy widać. Jak to smutne. Bilety. Dawać bilety. Kabinka. Też w nieco opłakanym stanie, ale już trochę lepiej. To ciężko powiedzieć. O jest, tu jest coś jak tutaj wygląda. O jest. Normalnie mech tutaj już zarósł. Nie, gdyby ten autobus miał wrócić kiedyś do żywych, to musiałby przejść grubą naprawę. O jest. Bo jak na razie to wygląda tragicznie. Jedna płata się nie otwiera. Weź zrób zdjęcie. Dobra, tego się nie spodziewałem. No nie, dowody muszą być. Rób pan zdjęcie, będziemy potem zastanawiać się, kto tu był. Czy to prawda, że tu pan Bartłomiej Kęcki tu był? Komunikacyjny Bartek chyba tu był, albo ktoś inny musiał napisać, nie wiem. Ty nowe z kitu. Dzień dobry, kontrola pojazdu. Trzeba okazać dokumenty. Kontrola pojazdu? Chyba kontrola biletów. Ja powiem tylko tyle. Tyle. Mech. Mech. Boże, jak to jest piękne. Być wielczy. No, który niestety już nie odjedzie z tego miejsca. No ma nie kurz, pajęczyny. Wszystko w jednym. To jest niemożliwe, jakieś rękawiczkach porzuconych. W ogóle zanim wyszliśmy do Kojelca, to jakaś grupa ludzi była, wolontariuszy, którzy rozmawiali. Więc jak widać, Jelcz nie jest aż taki opuszczony. Drzwi, które są częściowo otwarte. W tym miejscu można było usłyszeć ZF-a. O tak.
tego niestety nie usłyszymy. Nie mam to jak mech w autobusie. Mech. Zamknij je. Wyobraźcie sobie w ogóle, że ten Jelcz, ten gniot stoi tu już 6 lat. Gdy on tu trafił w 17 roku, to on wyglądał jeszcze na normalnie sprawnego. Normalnie czyściutki, normalnie nowoczesny. A po 6 latach zamienia się powoli prawdziwy złom. Już nie mówię o tym, że wszystko w nim gnije, zarasta mech i ogólnie. Z tym autobusem jest coraz gorzej. Jeśli się okaże, że 10 lat zostanie tylko po nim tylko koło. Albo co innego. A co najlepsze, stracił nakrętki mówiąc, że to jest w ogóle autobus szkoleniowy. Stracił to wszystko i nie wiadomo. Tak, nie ma tam nic rejestracji. Ale ślad po numerku został. Mój Wilczusie. Najlepszy stan techniczny prezentuje się oto ten mech. Czyste auto zamienia się w drzewo. Jakby się dało, tam bym go chętnie kupił, odnowił i miałbym jako swój. Upatrzę na to, co z niego to jej pozostało. To po prostu głowa mała. Jeden z wolontariuszy właśnie przychodził i takim śmiechem się zapytał, czy są bileciki do kontroli. To było nawet coś fajnego. Zanim zacząłem nagrywać tą scenkę z podchodzeniem, to pan przyszedł i tak się zapytał, czy chcemy kupić Jelcza. Ja chętnie kupię. W cenie złomu. I wtedy zostałby odnowiony przeze mnie. No, już do Jelczusia siadł jeden piesio z właścicielką. Nawet. No niestety, pora już się pożegnać z Wilczusiem. Gnij dalej. A jak zbiorę kasiolkę, to cię kupię i wezmę cię pod taki warsztat, być może, że po prostu będziesz rakietą. Z ZF-em w środku. No to inaczej mówiąc, bye bye. Bye bye.